Zderzenie cysterny za utem drogowców. Wyciekła cała ropa, cysterna po zderzeniu wpadła do rowu. Wyciekła ropa. Cysterna przewożąca 12 tysięcy litrów ropy zderzyła się z pojazdem służby drogowej, a następnie wjechała do rowu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Bocian, niedaleko od Focka, przekazał brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W piątek po godzina 18 w miejscowości Bocian na DK17 w kierunku Lublina doszło do zderzenia cysterny z samochodem służby drogowej. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzina 18:13. Jak przekazał brygadier Karol Kieszkowski, cysterna po zderzeniu wypadła z jezdni i wylądowała w rowie. Z pojazdu wyciekało paliwo. Pojazd przewoził 12 tysięcy litrów ropy. Cały ładunek wyciekł. Na miejscu jest 60 strażaków i 16 samochodów, w tym grupa chemiczna i techniczna z Warszawy, zaznaczył Kieszkowski. Są poważne utrudnienia w ruchu.